połowie XIX wieku w Polsce szybko zaczyna rozwijać się przemysł włókienniczy. Jego ośrodkiem staje się Łódź. Tutaj też w roku 1866 powstaje zakład pod firmą Jon. Produkuje on pędnie transmisyjne, łożyska samosmarujące, koła pasowe, koła zamachowe, maszyny włókiennicze oraz obrabiarki. Wyroby ze znakiem firmy Jon zdobywają sobie uznanie w całej carskiej Rosji, a także na Bliskim Wschodzie i w krajach Europy Środkowej. Rok 1945. Pod ciosami Armii Czerwonej faszystowski okupant ucieka z Łodzi, dewastując zakłady. Ofiarna załoga szybko usuwa zniszczenia wojenne i uruchamia produkcję. Początkowo dla potrzeb pierwszego frontu białoruskiego, a po zakończeniu wojny dla odbudowującego się kraju. W 1946 roku zakładom nadano imię Józefa Strzelczyka, pracownika firmy Jon. Strzelczyk walczył w Hiszpanii. Zginął w Polsce w walce z hitlerowskim najeźdźcą. Jotes to skrót jego nazwiska. Ze znakiem Jotes w 1947 roku zostaje wyprodukowana pierwsza całkowicie własnej konstrukcji szlifierka typu SJW-1000 do szlifowania wałków do 1000 mm długości i średnicy 300 mm. Szlifierki tego typu do dziś cieszą się zasłużonym uznaniem w kraju i za granicą. Zdobyte doświadczenia przy produkcji SJW-1000 oraz uzyskanie licencji na produkcję radzieckich szlifierek SPB-30 i SAA-30 spowodowały dynamiczny rozwój myśli technicznej. W ciągu 20 lat zakłady wypuściły na rynki światowe 40 typów szlifierek własnej konstrukcji. Szlifierki produkowane są w czterech grupach asortymentowych. Szlifierki do płaszczyzn, szlifierki specjalne, wśród których znajdują się także obrabiarki do szlifowania i polerowania szkła. Szlifierki do wałków. Oraz szlifierki do otworów i splanowań. Główną podstawą tak dynamicznego rozwoju produkcji jest zdobyte doświadczenie kolektywnej pracy zespołu konstruktorów i technologów oraz ich wysokie kwalifikacje zawodowe. Bogate oprzyrządowanie umożliwia precyzyjne wykonywanie detali. W pełni wyszkolona załoga sumiennie realizuje w metalu projekty konstruktorów. Odlewnie zakładu posiadają 70-letnią tradycję. W 1895 roku wykonany został pierwszy odlew. Wszystkie odlewy żeliwne od drobnych detali do dużych części korpusów wykonywane są we własnych odlewniach.
Odlewy najpierw sezonowane są sztucznie w piecu, a potem jeszcze w warunkach naturalnych przez okres jednego roku. Dzięki temu stabilność korpusów jest bardzo duża. Każdy produkt zakładów JOTES w każdej fazie wykonują wysokiej klasy fachowcy, z których wielu ma długoletnie doświadczenie. Park maszynowy oraz stosowane metody obróbki umożliwiają uzyskiwanie bardzo wysokich dokładności korpusów. Dokładne otwory we wrzeciennikach, reduktorach i innych elementach przeznaczone do osadzania w nich precyzyjnych łożysk obrabiane są na precyzyjnych wiertarkach i wytaczarkach koordynacyjnych, z których wiele posiada sterowanie programowe. Elementy, których głównym materiałem wyjściowym są odkówki, jak na przykład śruby, wrzeciona, obrabiane są na kopiarkach. Wszystkie śruby pociągowe i wrzeciona mają szlifowane nakiełki, co gwarantuje wielką precyzję przy dalszej obróbce tych części. Elementy sterowania hydraulicznego dla zabezpieczenia ściśle określonych luzów obrabiane są na precyzyjnej szlifierce. Szlifierka ta wyposażona jest w aktywną kontrolę. Wszystkie elementy wirujące sprawdzane są na wyważarce dynamicznej. Następnie elementy bada się za pomocą precyzyjnych przyrządów pomiarowych. Aparatura kontrolno-pomiarowa potwierdza bardzo dużą dokładność wykonania detali. Sprawdzana jest tutaj również gładkość prób szlifu nowych szlifierek. Thank you.
Po przeprowadzeniu dokładnych badań, poszczególne elementy szlifierek kierowane są do montażu. Montaż podzespołów przeprowadzają specjalistyczne brygady złożone z wysoko kwalifikowanych monterów. Montaż główny. Tu następuje łączenie poszczególnych zespołów i powstaje produkt ostateczny, jakim jest szlifierka. Korpusy szlifierek są poziomowane, a poziomowanie to jest jeszcze wielokrotnie sprawdzane w trakcie montażu. Każda zmontowana szlifierka przechodzi serię szczegółowych badań. Badanie drgań i głośności pompy przeprowadzane jest za pomocą aparatury elektronicznej. Badanie dynamiki nawrotów stołu i innych elementów o ruchu posuwisto-zwrotnym za pomocą aparatu DISA. Badania pracy cylindrów prowadzone są na specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku. Ostatni sprawdzian to próba eksploatacyjna pracą. Próba szlifu, obciążeń układów elektrycznych i innych. Z aktualnie produkowanych szlifierek szlifierka SOJ-10 charakteryzuje się bardzo wysoką dokładnością i gładkością szlifowanych detali. Blond kształtu otworu wynosi zaledwie 0,5 mikrona, zaś klasa chropowatości 11, co odpowiada Ra 0,08 mikrona. Nowoczesna konstrukcja szlifierki pozwala na wykonywanie najbardziej skomplikowanych detali. Umożliwia szlifowanie otworów oraz powierzchni zewnętrznych. Przeznaczona jest do produkcji jednostkowej, na przykład w narzędziowniach. Ze szlifierką SOJ-10 zunifikowana jest półautomatyczna szlifierka SOH-10, przeznaczona do produkcji wielkoseryjnej. Szlifierka SOH-10 może pracować w cyklu automatycznym, sterowanym albo urządzeniem do aktywnej kontroli, albo za pomocą wałka sprawdzianowego, lub za pomocą wyłączników drogowych. Na życzenie klienta może być dostarczona z automatycznym podajnikiem. Obie szlifierki wyposażone są w odpowiedni komplet szybkoobrotowych wrzecion, przedłużek i uchwytów.
Lifierki te reprezentują najwyższy światowy standard, zarówno pod względem konstrukcji, jak i uzyskiwanych dokładności obróbki. Zakłady Jotes produkują wiele typów szlifierek. Szlifierki te mogą współpracować z szeregiem dodatkowych urządzeń specjalnych, takich jak przyrządy do aktywnej kontroli, czy urządzenia do profilowego kształtowania ściernic, na przykład typu diaform. Nic więc dziwnego, że w polskich zakładach przemysłowych, znanych z wyrobów o najwyższej jakości, pracują szlifierki ze znakiem Jotes. Zakłady Jotes wypuszczają na rynek 1500 szlifierek różnego typu rocznie. Wysokiej jakości szlifierki ze znakiem Jotes za pośrednictwem Centrali Handlu Zagranicznego Metal Export sprzedawane są do 50 krajów świata. Związek Radziecki, Szwajcaria, Włochy, Czechosłowacja, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Francja, Węgierska Republika Ludowa, Niemiecka Republika Demokratyczna, Niemiecka Republika Federalna, Brazylia, Bułgaria, Rumunia, Japonia, Australia czy Indie, oto niektóre tylko z krajów odbiorców szlifierek firmy Jotes. Dla pokrycia stale rosnącego popytu zakłady Jotes budują nowy oddział, którego uruchomienie nastąpi w 1970 roku. Nowy oddział stworzy nowocześniejsze warunki produkcji. Zastosowana będzie pełna klimatyzacja pomieszczeń oraz izolacja drgań. Powiększony park maszynowy i nowe pomieszczenia umożliwią zwiększenie produkcji. Pozwoli to zaspokoić, tak w kraju, jak i za granicą, zapotrzebowanie wszystkich odbiorców firmy Jotes. Ah.